Tym razem do augustowskich policjantów zgłosił się 27-latek, który uwierzył, że jego oszczędności znajdujące się w banku są zagrożone. Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że zadzwonił do niego mężczyzna podający się za pracownika banku. Twierdził, że ktoś próbuje włamać się na jego konto bankowe. 27-latek, mając wizję utraty oszczędności, zaczął współpracować z rzekomym konsultantem. Na początek zainstalował w swoim telefonie poleconą mu aplikację. Miała ona rzekomo pomóc w identyfikacji zhakowanych aplikacji będących na jego urządzeniu. Tak naprawdę służyła do komunikowania się w procederze oszustwa. Następnie za namową fałszywego pracownika banku 20-kilkulatek wykonał kilka przelewów na wskazane przez oszusta tymczasowe konta bankowe. W ten sposób miał uchronić swoje oszczędności przed rzekomym włamywaczem. Oszust wcześniej obiecał mu, że po przelaniu wszystkich pieniędzy uzyska dostęp do tych kont. Niestety nie uzyskał, a kontakt z rozmówcą nagle się urwał. Mieszkaniec powiatu augustowskiego zorientował się, że padł ofiarą oszusta w chwili, gdy zadzwonił do niego prawdziwy pracownik banku. Nie miał dobrych wieści. Poinformował go, że jego konto bankowe zostaje zablokowane z uwagi na podejrzane przelewy. W wyniku tego oszustwa 27-latek stracił blisko 160 tysięcy złotych. Jak widać, nie tylko seniorzy dają się oszukać, a liczne apele policji są zbyt często ignorowane.